pożar lasu za cmentarzem na ulicy Reja w Suwałkach. Strażacy zgłoszenie dostali przed godziną 19. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że palą się dwa duże stogi po wycince drzew, mówi Arkadiusz Buchowski, zastępca komendanta miejskiego PSP. Jednocześnie zaczęły się palić dwa dość duże stogi, takie gałęzi, to po wycince drzew zostały przygotowane takie hałdy czterometrowe, dość duże hałdy i one jednocześnie się zapaliły. No, działania są o tyle trudne, że no, musimy dowozić dość daleko Suwałk, musimy dowozić wodę. W akcji bierze udział 7 wozów gaśniczych. Prawdopodobną przyczyną pożaru jest podpalenie, dodaje Buchowski. Podejrzewamy wstępnie, że to jest podpalenie. To są tylko przypuszczalne przyczyny, natomiast jednocześnie się dwa stogi zapaliły. Bardzo prawdopodobne, że ktoś to po prostu podpalił, czy też zaprószył.